A więc dobra, siemanko, ja jestem Wertes i witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 4, czarna flaga, czy tam bandera, jak kto woli. Tak, co mogę powiedzieć, te odcinki, które oglądaliście ostatnio, to był jeden wielki zapas, który nagrywałem jednego dnia, teraz jestem chyba po tygodniu przerwy. Skończył mi się ten zapasik, więc pora coś nagrać. Tak, niestety nic nie robiłem w międzyczasie, bo jak najbardziej mnie nie było w domu, przez co... Czy jak oglądaliście koda, to już wiecie, o co chodzi. A więc dobra. Otwórz menu szybkiej podróży. Mamy jakąś misję. Tutaj. Fajnie by było, gdyby dało się teleportować, ale jako, że się da, to bez lipy. No na lipala, ella perda jareta, coś tam nie znam portugalskiego, więc gadam głupoty. I czekam, aż mi się tu załaduje. Biegam, yo. No i tak. Głośnie sobie troszkę. Dosyć cicho mam to w grze, żeby później nie regulować przy renderze, żeby nie było za głośno. Okej, jest. Panie, ładowarka, załaduj mi szybciej tą grę. Dziękuję bardzo. Tulum. Jesteśmy w Tulum. A w Tulum są asasyni. Tulum. Ja, Tulum. Zobaczmy, jak daleko to jest, niedaleko. Hej amigo, mogę ci w czymś pomóc? Przy okazji się ma ziomek ze statku, z byłej ekipy. Chyba cię widziałem tutaj. Jesus, Ade, what the hell happened here? You happened here, Edward. The damage you caused 6 years ago has not been undone. I'm not an easy man to call a friend, am I? Is that why you're here? To fight beside a man so driven by personal gain and glory is a hard thing, Edward. And I have come to feel the assassins and their creed a more honorable course. Have I been unfair? No. For years I've been rushing around taking whatever I fancied, not giving a tinker's curse for those I hurt. And yet here I am, with riches and a reputation. Feeling no wiser than when I left home. Yet when I turn around, look at the course I've run. There's not a man or woman that I love left standing beside me. There is time to make amends, Captain Kenway. Mary. Before she died, she asked me to do good by her. To sort out the mess I made. Can you help me? Mary was fond of you, Edward. She saw something in your bearing that gave her hope you might one day fight with us. Aye. She told me. And what do you think of our creed? It's hard to say. For if nothing is true, then why believe anything? And if everything is permitted, why not chase every desire? Why indeed? It might be that this idea is only the beginning of wisdom. Not its final form. That's quite a step up from the Edward I met here many years ago. So what do you think? It'll take some getting used to. Co ty tam robisz? Zaczął gwizdać. This month, I should have moved this village long ago. I brought all this upon you years ago, but I will stand by you now. It will take more than a few favors to call yourself a true assassin, Edward. One thing at a time, mate. Kapturek na głowę i odbijamy atak. Strzałka z liną. What the fuck ogólnie. Mają na końcu zabójczy nóż z hakiem, aby go zabić. I użyję, aby go zabić przez powieszenie. Dobra, to już znamy z Assassin's Creed'a trójki. Oczywiście w trójce to było lepsze technologicznie. No w sumie sami wiecie dlaczego, bo trójka się działa później. A więc co? Dotrzyj na brzeg, okej. Okay. Następny przedmiot do wytworzenia. Tak.
To the bitch! Ale on zapierdala. Stay close, Edward. Follow my lead. To dostał szota. Dziękuję. No co się prujesz? Kurczę, nie będzie 100%, bo ja tych linek ogólnie nigdy nie ogarniałem zbytnio. Ale... Fuck it. Fuck it, very, very much. No strzelaj. Ja to się zajmę po swojemu tutaj. Jak wiecie... Asasyn nie musi się bawić linkami. Wow. Tylko asasyn musi siać rozpierdol. Cześć. Dziękuję. No tak, tak. Wstrzymał atak Hiszpanów. Ej, kontra mi się nie udało. Dlaczego? A, bo mi się na ukryte ostrze przyłączyło. Nie wiem dlaczego nawet. O, cześć, ziomek. Załatwimy kogoś z powietrza? No, popatrz na kogoś. Co zrobiłem? O, jest. Ja się na kogoś skoczyłem. Z tobą się pożegnamy. Wiecie co? Jako, że jestem największym koksem w historii asesynów, nie licząc Ezio Auditore, przecież nie muszę chodzić z ziomami. Mogę, że cię rozpierdziel na większą metę. Kurczę, jakie koksy. Ktoś mi pisał, że mogę grubasów od razu cisnąć, wiecie, kontrol uderzeń. Czyli patrzcie, przemój obronę, jak kogoś... Kurde, zepsułeś mi... Patrzcie, kontrol go walę i wtedy mogę zabić każdego od razu. Tak jak to pokazało się tutaj, ale na grubasów to często nie działa, także... Sorry. Wiem, że to działało w poprzednich częściach, ale niekoniecznie tutaj to działa. Dobra, w tym przypadku zadziałało, ale jak widzieliście wcześniej. Nie za każdym razem. Najchętniej to działa, jak właśnie jest... że tak powiem... kurczę, co ja chciałem powiedzieć? Odwrócony, tak, odwrócony, bo jak jest przodem, to często on unika nawet takich uderzeń. Patrzcie, jest przodem do mnie. Nie teraz. Ciągle cisnę. Widzicie, obronił się. A cisnąłem cały czas po kolei. Ale to nieważne. No, przełam mu tą obronę. Dzięki. Wiecie co, ja tu ich zabijam bezsensownie, gdzieś jest kapitan. Who the fuck is kapitan? Ale to jest prosta zasada. Kill them all! Cześć. Proste. Ktoś mi powie, gdzie jest kapitan, czy mamy robić taką rzeź? Jest! Dobra. Pokazała się wcześniej ta kropka? Jeśli tak, to przepraszam, ale jej nie widziałem. O, dostałem. Chcesz się bić? Dobra, no poproszę atak.
skontruję was. I w tym momencie wszyscy nie żyjecie. Co, warto było gonić najlepszego pirata świata? Wątpię. Co, nagle wam głupio, bo mnie nie widzicie? Spoko, to daj sobie dam radę. A ty jesteś kapitanem? Jak mi przykro. Misja ukończona. Co prawda dostałem strzała. 90% jest. Nice. I cutscenka. Abym ich wszystkich wybił. Co do jednego. Janmuk Awoyetel Abishan. And once more you have our thanks, Edward. You are welcome. Ha, jestem mile widziany. I'll rest here for a time before setting out, if I may. How's her child? She is a strong woman, but not invincible. Edward. I'm sorry for your loss. If I'd stayed in prison, they'd have taken him from me. He'd never be alive. Maybe this is God's way of saying I'm not fit to be a mother yet. Carrying on like I do. Cursing and drinking and fighting. You are a fighter, aye. In prison, I heard stories of the infamous Anne Bonny and Mary Read taking on the King's Navy together. Just the pair of you. It's all true. Anne would have won that day if Jack and his lads weren't passed out in the hold from drink. Everyone's gone, aren't they? Mary, Rackham, Touch, all the rest. I miss them so. Rough as they were. Do you feel that too? All empty inside? I do. Devil curse me, I do. Wiecie co, w takich momentach lubię kończyć odcinki, ale niestety jest za krótki, więc lecimy dalej. Sami wiecie, dlaczego bym skończył w tym momencie, prawda? Tak długo przygnębiony. No okej. Okay. Czekam, aż mi się załaduje. Zobaczymy, co dalej. Fajnie byłoby po tych ponad 24 godzinach grania w tę grę zostać asasynem wreszcie. Czekajcie, pokazywałem wam statystyki, już mam nabite godzin w tę grę, nie wiem, ale widziałem, że już jest grubo ponad 24 godziny. Nice. Jeszcze chyba nigdy nie siedziałem tyle przy jakimś asasynie. Nie przechodząc do tego czasu fabuły. Lewa się, maj 1721. And if you're at a loss, do not be afraid to call on your quartermaster for aid. Quartermaster! What's our present course? Due west, Captain, if it's still Kingston we're sailing for. It is indeed, Miss Bonny. Call it out.
anchor and let fall the courses, lads. We're sailing for Jamaica. Jamaica. How does it feel to bark so loud? Chwileczkę, wejdę sobie do menu wytwarzania. Ha, czarny jaguar. Wiedziałem, że do czegoś się przydadzą. Ale nic stąd nie potrzebuję w tym momencie. Sorry, że wam tak przerywam ten dialog. Szybka podróż. Poczekam, aż sobie pogadają. O ile zdążą i się tam tepniemy. Mary did most of the captaining, Jack did most of the drinking. Albo popłyniemy. Did she ever tell you who it was that fathered her child? It was a young fella. Sailed with us on that last voyage. Poor lad was killed fighting beside us. The only man not too drunk to stand up for himself. There was so much about her I didn't know. I called her a friend. But was I one in return? She thought the world of you, Edward. I've no worries about that. Well, that's good to hear. Jedyny trzeźwy jej zrobił dziecko. Jesus, wszyscy byli nawaleni, leżeli, ona pewnie też je... A nie, ważne. Nie będę się tepał, bo może być kactenka wcześniej. Co to za muzyka się załączyła? Nieważne. Fajna muzyczka. Nie wpieprzaj się do mnie, ty brytyjska szujo. No. 900 metrów. Nice. O, cześć. Ładnie skoczyłeś. Witamy. Kingston. Tak, chcę podróżować to miejsce. W sumie mogłem się tepnąć, bo myślałem, że wiecie, jak będę podpływał, coś się wydarzy tutaj, ale nieważne. Podpowiedzi, ble, 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 ble. Biegam, biegam, lubię biegać. Potwierdź. Coś jeszcze mogę zrobić? Strzałka z liną. Nie chcę robić nowych. Tutaj mamy wszystko, co mi potrzebne. Dobra. Daleko jest ta misja, czy niezbyt? W sumie. Bieganie zawsze spoko, to mogę sobie podbiec. Nie uciekaj zbytnio. Cześć, asasynie. Co masz dla mnie? Już nie gubernator. To zabijemy gubernatora z The Walking Dead'a? Jeśli ktoś wie, o co chodzi. Captain Kenway. You have something for me. The present whereabouts of the Templar Woods Rogers. He is attending a small political function, so do it clean. The word is King George is calling Rogers back to London. Aye, not happy with his progress in Nassau. Still too many pirates roaming about, from what I hear. You'll need a disguise to fool the powderheads at this party. I suggest the visiting diplomat, Ruggero Ferraro. He's been on our list for some time. Understood. Will you send this to England for me? Aye. The ship leaves tomorrow. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. O, do żonki wysyła liścik. Nice. A póki co my musimy się przebrać, dlatego znajdźmy tego Włocha. Zróbmy
To co musimy zrobić? Hej! Hejs mi się zgadza, więc chciałbym was do mojej armii. Śledź. Zabij dyplomata, atakując ze stogu siana. Spoko. Nice. Ciekawe, czy jakbym zaatakował ich przy dupasów, to żeby było, to żeby było fajnie. Gościu ma głos jak Ezio. Serio? Możliwe, dali tego gościa. W sumie jest Włochem. Pasuje. Fajne. Nie, inny głos, inny, no, inny, stanowczo, ale podobny. Dobra. Oni mają fajne zajęcie. Mam go niby zabić ze stogu siana, nie? Serio, on gada jak Ezio. Strasznie podobnie. Wyjdź stąd. Chodź, Ezio. Nie ty w ty fagasie, zasrany. Chodź. Ezio. Co za lamus. Dobra, idź w swoją stronę. Tak, skończyliśmy z tym panem. Mamy ubranko. Mogłem go zabić wcześniej, ale chciałem go ze stogu siada, no ale nie będzie 100%. Incognito będę. Salve. Salve. I am Ruggiero Ferraro. Hi, Mr. Ferraro. Ladies and gentlemen. O, tego znam. To my brief tenure as governor of the Bahamas. Nie wykryj mnie, Pirates took the king's pardon and swore fealty to the crown. And yet, for all my successes, his majesty. Żadnej broni mam. Nic. And call me home to England. Brilliant! God bless the fucker! On powiedział God bless the fuckers? Hooray for the ignoble and ignorant pricks who rule the world with sticks up their asses! Hooray! Perhaps I'll return to London for a few seasons. They make life impossible for honest traders. On już odwróć się, odwróć się.
Ja pieprzę, ale to łatwa misja. Serio? 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 Wykryli mnie. Nice. Nice, nice, nice. Chodź, chodź. Trick z Assassin's Creed 2 na ciebie wykonam. Na, 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 na. Siedzisz? How is it you lack so much respect for sailors only trying to make their way in this world? You couldn't possibly understand my motives, cretin! You have spent a whole lifetime dismantling everything that makes our civilization shine. But I do understand. I've seen the observatory, and I know its power. You'd use that device to spy and blackmail and sabotage. Yes. And yet all for a greater purpose. To ensure justice, to snuff out lies, and to seek truth. There's no man on earth who needs that power. Yet you suffer the outlaw Roberts to use it. No. I'm taking it back. And if you tell me where he is, I'll stop the man. Here, at the edge of a blade, I find a friend in you at last. Principe, you mad bastard. Our best sources say Principe. No i mamy lokalizację, czas się zająć gościem. Dlaczego nagle wszyscy mnie nie lubią? Przykro mi, ale wychodzę z tej imprezy jako incognito man. Spieprzam. To było proste. Dotrzyj do kantoru asasynów. 100 metrów. Łatwe. Dobra jest to, że gościa nam się spucował. Gdzie jest Roberts? I niestety pan Roberts będzie miał pecha, że z nami poleciał w kulki, nas sprzedał. It's done. Where now? Grab your kit and pack well. We're sailing for Africa. Africa. Better, better, better.